Ja wam powiem ciekawostkę, jak teraz jest informacja o tym, że ktoś stracił pieniądze. Słuchajcie tego. Mówiłem wam, jak poszedł zarzut pożyczania pieniędzy gdzieś na konferencji, że ja uważam, że nie jest wstydem wcale pożyczyć. Wstydem jest nie oddać. I ja też, jakiś czas temu, miałem po prostu w interesie, chciałem zrobić szybką inwestycję, że tak powiem, i pożyczyłem od Sergiusza sporą ilość pieniędzy poprzez przelew. Bo po prostu mogłem się spieniężyć inaczej, ale potrzebowałem tego w szybkim tempie. No nieważne, moja prywatna sprawa. No i spisaliśmy umowę, moja księgowa spisała umowę, żeby wszystko było legalnie, z racji takiej, że była to spora kwota i trzeba od niej odprowadzić podatek, no to spisaliśmy umowę. Po spisaniu umowy Sergiusz wysłał mi przelew, a poza tym dostałem jeszcze przelew, nieco większy niż zazwyczaj, z PayMedi w tamtym okresie, dlatego że przez parę miesięcy chomikowałem pieniądze. Nie potrzebowałem pieniędzy z donate'ów, byłem po walkach na fejmie, więc stwierdziłem, że niech sobie pieniążki tam leżakują i czekają na lepszy moment, żeby je wypłacić. No i uwaga, dostałem wiadomość, której nie wiedziałem, bo ją przeoczyłem, na swojego maila z mBanku. I mBank poprosił mnie o to, żeby wyjaśnić dwie transakcje. Jedna transakcja to była transakcja od Sergiusza, druga transakcja to była właśnie transakcja od PayMedi z dotacji. Oczywiście obie te rzeczy zostały podatkowo rozliczone, no i obie te osoby, tutaj instytucja, tu osoba prywatna, które wysłały mi te pieniądze, to są ludzie, którzy się na bieżąco rozliczają, nie mają żadnych długów wobec państwa. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że bank powinien mieć po co te pieniądze dotarły na moje konto bankowe. To moja sprawa. No i też to nie jest tak, że przykładowo Urząd Skarbowy poprosił o kontrolę, tylko oni te kontrole zrobili sami z siebie, twierdząc, że te dwa przelewy są podejrzane. Poproszono mnie, żebym odniósł się właśnie do tych przelewów. Ja tego nie zrobiłem, bo nie widziałem w ogóle tego maila, nie przeglądam maili, które dostaję z banku, bo zazwyczaj są to po prostu informacje o wyciągach bankowych w skali miesiąca. No i uwaga, dzisiaj rano się budzę, wchodzę na konto bankowe, a tam 0 zł. A właściwie to nawet nie 0 zł, tylko moje konto bankowe zostało usunięte. A wraz z usunięciem konta bankowego zostały usunięte wszystkie środki. No powiem szczerze, że się zestresowałem, no bo bez konta w banku, jak łatwo się domyślić, jedzenia nie kupię. Pomyślałem sobie, że może to jest błąd aplikacji, ale chciałem to możliwie jak najszybciej wyjaśnić, więc zadzwoniłem na infolinię. Po tych 8 minutach oczekiwania dłużyły mi się niemiłosiernie, doczekałem się w końcu, aż ktoś odebrał. No, o to nie mam pretensji, bo normalnym jest, że są kolejki właśnie na infolinię. No i pani mnie informuje, że niestety moje konto zostało zablokowane z racji takiej, że nie odpowiedziałem na maila, którego dostałem 4 miesiące temu. Ja mówię, proszę pani, tylko ja o żadnym mailu nie wiedziałem. Mówię, poza tym w momencie, w którym komuś usuwacie konto, to chyba fajnie byłoby chociaż pokwapić się, żeby zdecydować się na kontakt telefoniczny. No ja nie czytam wszystkich maili, które dostaję. Ona mówi, że jeszcze list polecony był. Mówię, dobrze, no listu też nie odebrałem w takim razie. Mogło mnie nie być, nie miałem informacji, że takowy list w ogóle do mnie przyjdzie. No i chciałem się dowiedzieć, z jakiego powodu zostało usunięte moje konto, no i czy te środki odzyskam, bo jak się łatwo domyślić, na tym koncie bankowym było nie mało pieniędzy, no bo po prostu jakieś tam mniejsze czy większe oszczędności gromadzę na koncie bankowym. Dostałem informację, że pieniądze oczywiście odzyskam. W przeciągu 5 dni proszą mnie, żebym podał jakiekolwiek konto bankowe i oni na to konto bankowe wyślą kwotę, która była w banku. Ja odpowiadam, że okej, tylko że jest problem, bo ja nie mam za co jeść. Pytam się pani na infolinii, jak ja mam sobie coś do jedzenia kupić, nie mając pieniędzy. Pytam jej, czy jest to normalne jej zdaniem, że ktoś podprawia mnie wszystkich moich środków do życia z dnia na dzień i mówi, że w ciągu 5 dni dokona zwrotu. Powiem szczerze, wkurzyłem się, wręcz nawet oburzyłem i powiedziałem, że proszę pani, no ja się na to nie zgadzam, ja pani nie winię, bo to nie była jej wina, pani jest pracownikiem, natomiast ja żądam tego, żeby moje pieniądze, sama na to wskazuje moje, trafiły na moje konto bankowe w dniu dzisiejszym, w przeciwnym razie ja też skontaktuję się z prawnikiem, jeżeli będzie taka możliwość, to ja was pozwę, dlatego że to nie jest normalnym, żebyście pozbawiali mnie oszczędności życia i na 5 dni tak naprawdę w cudzysłowie mnie okradali. Pani tam mi odparła, że jest to moja wina z racji takiej, że nie odniosłem się do pytania, które mi wysłała, które jest zgodne z regulaminem. Ja mówię, dobrze, no być może, ja tego nie poddaję pod wątpliwość, że w regulaminie macie takie zapisy. Natomiast przede wszystkim chciałbym, żeby pani mnie zaznajomiła z tym, z czego wynikają takie podejrzenia i czego się to dotyczy. No i pani mi powiedziała, że przez to, że te transakcje były dla banku podejrzane, no to oni wzięli pod uwagę, że mogę wspierać terroryzm albo prać brudne pieniądze. No i w ramach bezpieczeństwa byli zmuszeni złożyć mi wypowiedzenie. Ja mówię, no ale okej, tylko problem polega na tym, że to są pieniądze, które są na fakturach, one są rozliczone.
Ona mówi, ale pan nie dostarczył tych faktur. Ja mówię, no dobra, rozumiem, nie dostarczyłem faktycznie, nie wiedziałem, nie widziałem tego, no ale nie zgodzę się na to, żeby pani pozbawiła mnie środków do życia na 5 dni. Mówię, ja naprawdę mam te pieniądze dostać dzisiaj, no w przeciwnym razie ja też będę starał się tę sytuację jakoś nagłośnić czy rozwiązać prawnie, bo nie jest to normalnym, że ja w tym momencie nie mam za co jeść. Pani mi powiedziała, że postara się wpisać mnie jako priorytet, no i faktycznie to muszę pochwalić, pani z infolinii ogólnie zachowała się w porządku, i odzyskałem wszystkie moje pieniądze w przeciągu 1,5 godziny. Odesłali mi całą kwotę na konto bankowe, firmowe. Ot taka ciekawostka. Trochę się k***a zestresowałem. No i teraz pytanie brzmi, jak to wygląda? W sensie, no bo ja się nie znam na regulaminie banku, ale czy jest to normalne, że ktoś daje mi wypowiedzenie... Inaczej, to, że oni dali mi wypowiedzenie umowy, to jestem w stanie zrozumieć. Nie wiem, mieli jakieś obiekcje i tak dalej, spoko. Chociaż trochę mnie to dziwi, bo myślę, że raczej takie obiekcje powinny mieć instytucje rządowe, a nie sam bank. No ale no nie znam się na tym, być może są do tego jakieś podstawy prawne. Ale żeby powiedzieć mi, że ktoś zabierze mi wszystkie pieniądze, które mam na okres 5 dni, to moim zdaniem jest to kompletna patologia. Jest to totalna patologia. Bo gdyby oni złożyli mi wypowiedzenie, ale zaproponowaliby, że wyślą mi te pieniądze w przeciągu 5-10 minut na inne konto, no to nie byłoby problemu, nie? I okej, umówmy się, jestem na tyle dogodnej sytuacji, że dzwonię do kolegi, dzwonię do mamy, dzwonię do taty, dzwonię do kogokolwiek i ludzie mi bliki nawysyłają, że spokojnie przeżyję te 5 dni. Mam od kogo pożyczyć. Ale jak się zdarzy taka sytuacja, naprawdę ludzie mają różne sytuacje w życiu, niech to będzie 60-letni mężczyzna na przykład, czy 65-letni mężczyzna, któremu zmarła żona, który nie ma dzieci, nie ma już przyjaciół, to co on ma zrobić? To ma przez 5 dni być bez środków do życia? I właśnie przez takie sytuacje ja mam nadzieję, że jeżeli kiedykolwiek będą nam próbowali wepchnąć tylko transakcje bezgotówkowe, to mam nadzieję, że wszyscy, którzy siedzicie na tym live, wyjdziecie na ulicę i nie dacie się zniewolić. Bo jak wy się dacie zniewolić, to mnie też zniewolą. Więc moją misją będzie w tamtym momencie krzyczeć i błagać was, żebyście wyjechali na ulicę i bojkotowali tych złodziei wolności. Oczywiście, że wyjdę na ulicę. W tej sytuacji nawet innej opcji nie widzę. Jeszcze z tego live'a IRL robił i krzyczałbym, że mamy protestować. Nie możemy dać się zniewolić. Wyobraź sobie, że jeżeli gotówka by nie istniała, to przez w taki sposób ktoś może zabrać całe życie na jedno pstryknięcie palcem. Jedno pstryknięcie, k***a, cię nie ma. Znikasz. Nie masz dostępu do żadnego produktu. Jesteś, k***a, usunięty. Ja tak szczerze sam zacząłem myśleć o tym, czy nie zacząć składować gotówki w sejfach albo w depozytach prywatnych. Żeby po prostu wyjść się na bank i trzymać wszystko w depozycie, to jest chronione, też to można ubezpieczyć i jest to w miarę bezpieczne. Myślę, że jest to bezpieczniejsze niż w banku, bo to... No tak szczerze, nawet ta sytuacja jest dzisiaj, może wydaje się błaha i może faktycznie w jakimś stopniu zawiniłem, no nie odczytałem tego maila, ale uważam, że konsekwencje, które wynikały z nieodczytania maila są nieadekwatne. W sensie sprawa finalnie rozwiązała się w sposób pozytywny, tak, bo po 1,5 godziny dali mi dostęp do moich oszczędności, ale co w momencie, w którym czekałbym na to 5 dni? Po pierwsze, to jest 5 dni stresu, bo nie wiesz, czy ci to zwrócą, czy nie, czy nie będziesz musiał się upominać o to, czy sądownie, czy w jaki sposób, jest to stresem okupione. A po drugie, no możesz być, tak jak mówię, 5 dni bez środków, to są twoje pieniądze, nikt nie ma prawa twoją własnością operować. Nikt. Ale ogólnie jak wpływają kwoty powyżej 10 tysięcy, to mogą zrobić takie rzeczy do wyjaśnienia, skąd są te pieniądze, bo nie mają pewności, czy są czyste, czy nie. Stary, z całym szacunkiem, ja tutaj nie chcę wejść na jakiegoś człowieka sukcesu, ale możesz mi wierzyć, że na moim koncie bankowym były dziesiątki transakcji powyżej 10 tysięcy, dziesiątki, i wszystkie były zawsze opodatkowane i naprawdę bank nie miał logicznych podstaw do tego, żeby o te transakcje się przyczepić. Zwłaszcza, że transakcje z PayMedi mam od paru lat. Dlaczego nagle przyczepili się do transakcji z PayMedi? Skoro jest to firma, która jest normalnie w KRS-ie zarejestrowana, która nie jest dłużnikiem, da się to z łatwością zweryfikować. Jest to dziwne. Jest to dziwne.